Rozpoczynamy Radiowy Ekspres Studencki, czyli magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W ostatnim wydaniu w tym roku akademickim witają się z Wami Zuzanna Gawrońska oraz Krystian Koryciński. Dziś opowiemy Wam o procesjach z okazji Bożego Ciała, o zbliżających się wyborach do samorządu studenckiego oraz o planach naszych studentów na zbliżające się wakacje. Koniecznie słuchajcie do końca. Radiowy Ekspres Studencki. W ostatni czwartek, 11 czerwca, w Kościele Katolickim obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną Bożym Ciałem. W całej Polsce odbywały się procesje eucharystyczne z Najświętszym Sakramentem. Ich tradycja sięga XIV wieku. W związku z pandemią w wielu miejscach procesje miały skromniejszy wymiar niż zazwyczaj, jednak mimo wszystko wierni starali się w nich uczestniczyć jak najliczniej. A jak uroczystość Bożego Ciała przeżywali nasi studenci? Boże Ciało, które odbyło się w ubiegły czwartek w naszym sanktuarium w Toruniu, było naprawdę piękną uroczystością. Mszę świętej przewodniczył ojciec dyrektor. Pomimo tego, że sytuację mamy obecnie taką, że jest koronawirus, to wszyscy dostosowali się, większość osób miała maseczki. W trakcie uroczystości było prawie pełne sanktuarium ludzi, wszystko było bardzo podniosłe, odbyła się procesja wokół sanktuarium do czterech ołtarzy i na końcu ojciec udzielił wszystkim błogosławieństwo. U mnie w tym roku procesja Bożego Ciała z wiadomych względów była inna niż zwykle. Jak co roku tradycyjnie o godzinie 9:30 zaczęliśmy mszą świętą i potem wyszliśmy na procesję. Jednak zawsze procesja była po ulicach Pabianic, w tym roku było inaczej, z przyczyn, o których nie trzeba mówić. Chodziliśmy dookoła naszego parafialnego kościoła. Przyjechał do nas, do naszej parafii, ksiądz profesor Waldemar Rakocy, który wygłosił tradycyjne kazanie na Boże Ciało. Wiadomo, musieliśmy spełniać wszystkie restrykcje, które są nam dane teraz od władzy. Troszeczkę było inaczej, ale najważniejsze, że święto zostało godnie uczczone i Pan Jezus został wychwalony. W obchody uroczystości Bożego Ciała wpisała się także audycja Czas Wzrastania, wyemitowana na antenie Radia Maryja w piątek 12 czerwca. Wzięli w niej udział studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ojciec Benedykt Cisoń pytał o ich relacje z Panem Jezusem w Eucharystii. Do odsłuchania audycji zapraszamy do archiwum na stronie www.radiomaryja.pl. Pod koniec każdego roku akademickiego w naszej uczelni odbywają się wybory na przewodniczącego samorządu studenckiego oraz do Rady Samorządu. W tym roku władze uczelni wyznaczyły wybory na niedzielę 28 czerwca. Wzorem zeszłego roku odbędą się one internetowo, co pomoże wszystkim studentom w wygodnym oddaniu głosu. Zapytaliśmy naszych studentów, jakich cech będą szukać u swojego kandydata na przewodniczącego. Dobry przewodniczący samorządu to przede wszystkim człowiek, który dobrze i godnie i słusznie reprezentuje Radę Studencką, jej realne problemy, jej realne potrzeby. To jest człowiek, który potrafi się postawić, to jest taki głos, że tak powiem, młodego pokolenia, który najlepiej powinien wiedzieć, czego młodzi ludzie potrzebują. Nie powinien być to człowiek, który się wykłóca z władzami uczelni, ale nie powinien być to człowiek, który bezkrytycznie godzi się na wszystko. Powinien rozumowo podchodzić do wszelkich tematów, wszelkich zmian, jakie są na uczelni, wszelkich problemów, które dotyczą ludzi młodych, które dotyczą studentów. Wszystkich studentów zapraszamy do kandydowania oraz głosowania w tegorocznych wyborach. Trwa miesiąc czerwiec, czyli czas egzaminów i zaliczeń, ale także wyjazdów i aktywności wakacyjnych. W tym roku trzeba wykazać się wyjątkową pomysłowością w ich planowaniu ze względu na liczne ograniczenia związane z pandemią. Dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wakacje są także czasem odbywania praktyk studenckich. Te wakacje po raz trzeci będę odbywała staż w redakcji telewizji Trwam. Praktyki polegają na tym, że w zależności od zmiany, na którą się przychodzi, czyli jeśli jest to rano, to od 5 do 13 lub po południu od 13:40 do 21:40, dowiadujemy się o sprawach, które aktualnie dzieją się na świecie. Staramy się wybierać takie wydarzenia, które zaciekawią widza i oczywiście też przedstawiamy je w prosty sposób. Oprócz tego jestem pogodynką telewizji Trwam, więc piszę prognozę i jeśli trzeba, kiedy są ważne uroczystości,
uroczystości i wydarzenia, jedziemy tam i nagrywamy wywiady. A co mają w planach ci, którzy odbyli już potrzebne godziny praktyk? Tegoroczne wakacje zamierzam spędzić w Polsce. Jeszcze nie zdecydowałam się co do kierunku mojego wypoczynku, ale myślę, że postawię na góry i to chyba Sudety. Według mnie wypoczynek powinien być przede wszystkim aktywny, bo myślę, że tylko wtedy wypoczywa nie tylko nasze ciało, ale przede wszystkim umysł. Zresztą każdy dobrze wie, że odrobina ruchu nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziła, a wręcz przeciwnie, często jest przyczyną dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia, a chyba obecnie tego najbardziej każdy z nas potrzebuje. Zarówno tym pracującym, jak i odpoczywającym studentom, a także wszystkim słuchaczom życzymy udanych wakacji, pełnych wrażeń i dobrej pogody. To jest Radiowy Ekspres Studencki. A teraz czas na magazyn, w którym moja współprowadząca Zuzanna i zaproszeni goście podsumowują rok wspólnej pracy przy produkcji Radiowego Ekspresu Studenckiego. Moimi gośćmi są Marysia Sasiela i Paweł Błoch, którzy są tu dzisiaj jako przedstawiciele naszej kilkunastoosobowej ekipy Radiowego Ekspresu Studenckiego. Witajcie. Witam serdecznie. Również witam. Na początku chciałabym, żebyście zdradzili naszym słuchaczom, jak od kuchni wygląda przygotowanie audycji. Co należało do waszych obowiązków? Bycie członkiem Radiowego Ekspresu Studenckiego polega na pytanie różnych albo studentów, albo prelegentów, albo władz naszej uczelni o wypowiedzenie się w danej kwestii danego wydarzenia, a następnie zmontowanie i przekazanie dalej tego dźwięku. My pracowaliśmy jako reporterzy. Chyba najważniejszą rzeczą to posłuszeństwo, ponieważ musimy czekać na informacje na grupie facebookowej od naszych wydawców, kiedy co mamy zrobić, do kiedy, na jaki temat. Jest to taki element zawsze zaskoczenia, kto co dostanie, czy w danym wydaniu ktoś ma jakieś zadanie. Tematy są rozmaite, czy to są rekolekcje, czy zawody sportowe, musimy wyłapać kogoś, przeprowadzić rozmowę. Potem to zmontować. Ja pamiętam, że po raz pierwszy, kiedy miałem zadanie do montażu, trochę się nad tym pociłem, męczyłem. Parę godzin zajął mi montaż pierwszego dźwięku, ale potem z biegiem czasu każdy następny był łatwiejszy. A powiedzcie, co uważacie za najcenniejsze doświadczenie zdobyte w tym roku? Zapisując się na Radiowy Ekspres Studencki, nie miałam w ogóle pojęcia na temat montażu i to jest chyba takie główne moje doświadczenie, jakie zdobyłam, że teraz potrafię i zainstalować sama Audacity i skleić dźwięki albo wyciąć coś. I to jest na pewno takie też uczące i bardzo się cieszę w sumie. Jeśli chodzi o taką też inną kwestię, to zauważyłam, że też się stałam bardziej otwarta, jeśli chodzi o ludzi, że jeśli potrzebowałam jakiegoś dźwięku, głosu, to była moja konieczność, żeby znaleźć jakąś osobę, która by mi się wypowiedziała i na pewno to dużo też mi dało, taką otwartość na ludzi. Więc w sumie wydaje mi się, że te dwie kwestie, że jeśli chodzi o kwestię praktyczną, to montaż, a taką bardziej moją wewnętrzny rozwój, to że stałam się bardziej otwarta. Wydaje mi się, że rzecz, która mi się najbardziej podobała w pracy w tym roku akademickim w RES-ie, są briefingi, kiedy mogliśmy siedzieć, zadawać pytanie członkom rządu, ministrom, czy tam znanym, możnym w naszym państwie, osobom, które były gośćmi, kiedy mogliśmy stać 1,5 metra od jakiejś znanej persony, mogliśmy zadać tej osobie pytanie, podyskutować, dostać pochwalonym, obcować właśnie z takimi znanymi ludźmi i myślę, że to bardzo nas rozwija jako dziennikarzy, pokazanie tak, pracy właśnie przy konferencji prasowej. To jest takie jeden z najważniejszych elementów rzemiosła dziennikarskiego i to mnie wiele nauczyło. No właśnie, staramy się robić wszystko jak najbardziej profesjonalnie, ale mimo wszystko jesteśmy cały czas amatorami i takie obcowanie z osobami ze świata, że tak powiem, jest na pewno bardzo trudne na początku i na pewno wszystkim zdarzają się wpadki. Może kojarzycie jakąś najśmieszniejszą historię, która wam się przydarzyła?
mam jedną historię związaną z takim może bardziej nie, że śmieszna, ale mnie wypał z mojej strony, to kiedy w naszej uczelni zorganizowane zostało forum polonijne, udało mi się porozmawiać z prelegentką z Białorusi i okazało się, że ta wypowiedź nie została po prostu nagrana i później szukałam tej pani ponownie, żeby znowu prosiłam, że czy mogłaby mi się pani wypowiedzieć i znowu coś tam cały czas nie wychodziło i też troszkę bariera językowa i troszkę problemy ze sprzętem i to nie było śmieszne, ale też tak z takiej innej strony zobaczyłam, że res nie zawsze wychodzi tak wszystko kolorowo, tylko są też takie wpadki. I świat się nie zawalił, ale na pewno to też mnie nauczyło, żeby sprawdzić sprzęt zanim poproszę o wypowiedź. Nie mam chyba żadnej wpadki większej, którą mógłbym się pochwalić, ale opowiem o moim pierwszym nagraniu do RES-a, kiedy to miałem rozmawiać z kolegą, studentem, który organizował MMA u nas na siłowni. Dowiedziałem się po bojach, kim on jest, po czym się już ugadałem i tak dalej, żeby przeprowadzić z nim rozmowę, po czym się okazało, że pojechał on do domu. I nie miałem takiej możliwości, więc pytam się od razu wydawcy, co mam robić w takiej chwili. No to dowiedziałem się, że mam złapać pana magistra Śliwińskiego z siłowni, który się zajmuje i z nim przeprowadzić tę rozmowę. Straszliwie się stresowałem, myślałem 25 minut nad pytaniami, chodziłem po pokoju, powtarzałem sobie, żeby wszystko było z głowy i tak dalej. Dumny przeprowadziłem tę rozmowę, stresowałem się straszliwie. Miałem 6 minut chyba nagrania, idę do mojego wydawcy, taki szczęśliwy, no mam 5-6 minut nagrania, super, ekstra, no to super, to ma być 40 sekund. No właśnie, bo jest ta różnica między wywiadem, między magazynem, a tymi setkami, które dajemy, tak jak w każdym serwisie informacyjnym i to chyba dla każdego na początku jest wielkie zdziwienie. No to cieszę się, że nie mieliście jakichś większych wpadek, większych problemów. Na koniec kilka słów podsumowania, czy warto było angażować się w realizację radiowego ekspresu studenckiego? Oczywiście, że tak. My już mieliśmy doświadczenie, jeżeli chodzi o montaż, te sprawy techniczne. Byliśmy o krok do przodu niż nasi znajomi, którzy się nie angażowali w RES-a. Zgodzę się z Pawełkiem. Na pewno RES to było super doświadczenie i polecam każdemu. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę i dziękuję za współpracę przez cały rok akademicki. A my słyszymy się już w październiku. I w ten sposób kończymy dzisiejsze wydanie radiowego Ekspresu Studenckiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych, na Twitterze, Facebooku oraz Instagramie. Dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za to, że byli z nami przez cały rok akademicki i już teraz zapraszamy na kolejne wydania w październiku. Za uwagę dziękują Zuzanna Gawrońska oraz Krystian Koryciński. Do usłyszenia.